Kiedy zamkniesz oczy, zatkasz uszy i nos, wtedy może zdołasz wyobrazić sobie, jak wygląda nic. Nic jest wtedy, gdy nie ma ludzi, zwierząt ani roślin. Nie ma muzyki, miodu za żochami, nikt cię nie dotyka ani nie przytula. Wtedy jest nic, czyli pustka. I właśnie taka pustka była na początku wszystkiego. W środku pustki mieszkał Stwórca. Jego serce wypełniała miłość i wielka chęć tworzenia. Był bowiem artystą. Marzył, że stworzy dzieło, które karmione tak jego miłością będzie rosło, kwitło i budziło zachwyt. No i będzie kochało swojego Stwórcę. Kłopot był tylko jeden. Wprawdzie Stwórca marzył o dziele doskonałym, jednak nie mógł stworzyć czegoś, co byłoby doskonalsze niż on sam. Targały nim dobrze znane wszystkim artystom rozterki. A jeśli to, co stworzę, nie będzie takie, jak sobie wymarzyłem? Wreszcie Stwórca westchnął i postanowił. Lepiej być kochanym przez kogoś, kto nie jest idealny, niż nie być kochanym wcale. I wziął się do roboty. A ponieważ musiał od czegoś zacząć, to zaczął od samego środka pustki. Wyciągnął rękę przed siebie i złapał połać pustki, jak się łapie zasłonę. Oderwał kawałek i zaczął go miętosić w dłoniach, aż wreszcie ulepił kanciasty bączek. Bączki mają to do siebie, że jak się nimi zakręci, potrafią wirować naprawdę długo. Tak stało się i tym razem. Wirowanie bączka wprawiło w ruch obrotowy całą pustkę. Po chwili zaczęło się coś dziać. Najpierw pojawiło się niebo pełne gwiazd, a wśród nich słońce, które rozświetliło ciemność. Potem wyłoniła się ziemia i zaraz potem wytrysnęła z niej woda, padając na suchy grunt, z którego wyrwały się pędy roślin. W środku tego wszystkiego skakał zachwycony bączek, który śpiewał cieniutkim głosikiem. Cud wielki zdarzył się tu, bo dział się cud. Wokół wirowały kolory, kształty, zupełnie jak w gigantycznym kalejdoskopie. Gdy jakaś postać lub rzecz spodobała się Stwórcy, wyciągał rękę i stawiał swoje dzieło obok siebie, mówiąc: ty zostajesz. W ten sposób na ziemi pojawiło się jeleń, orzeł, lew, jednorożec, świdryga i midryga, zając, ryba, wieża, słoń, garuk, ptakoryba, gęś, mucha, tak, nawet ona. Wszystkie zwierzęta były żywe i wolne, i dalej, że z tego życia i wolności korzystać. Lew natychmiast zaczął walczyć z jednorożcem. Łagodne, czterokopytne stworzenie od pierwszych chwil naraziło się bowiem królewskiemu drapieżnikowi, pytając: czy tak żywa, drogi lwie, na pewno jest prawdziwa? A jaka ma być? Zaryczał lew. Nie wygląda mi na prawdziwą, ciągnął jednorożec. Dlaczego tak uważasz? Lew zaczął ostrzyć pazur o kamień. Prawdziwa nie elektryzowałaby się co chwila. Musi być w niej jakieś oszustwo. Odwołaj to natychmiast, ryknął lew i rzucił się na jednorożca.
Zdenerwowany stwórca rozdzielił zwierzęta i zadecydował. Od dziś ty, lwie, będziesz jednorożcem, a ty, jednorożcu, lwem. Jak się tak parę razy zamienicie, to może nauczycie się szanować nawzajem. Nie zaznał jednak dobry stwórca spokoju, bo już po chwili do jego uszu dobiegł lament. To wół skarżył się na muchę, która boleśnie kąsała go w zadek. Daj mi wreszcie spokój, ryczał. Ale mucha nie myślała przestać. Widząc to, stwórca zmarszczył brwi, pokręcił głową i westchnął. Że też ja musiałem stworzyć coś tak złośliwego? Wiesz, co wolę? Powiedział. Dam ci okon, żebyś miał czym odganiać muchy. Wciąż nie był to jednak koniec awantur. Zając skarżył się na wiewiórkę, że podkradał mu smakowite orzechy. Słoń lamentował, że wszyscy zwalają na niego najcięższe zadania i wciąż musi coś dźwigać i dźwigać tylko dlatego, że jest duży. Stwórca westchnął i postanowił, że musi sprowadzić kogoś, kto nad tą menażerią zapanuje. Udał się więc nad wodę, gdzie ziemia była wystarczająco wilgotna. Tym razem spróbuję zrobić coś, co będzie do mnie podobne. Mruknął i zaczął lepić z wilgotnej gliny nowe stworzenie. Miało ono ręce, żeby mogło pracować, nogi do tańca i wędrówki, głowę, w której rodziły się fantastyczne pomysły i serce, w którym mieszkał rozum. Wszystko to wyszło doskonale, ale stwórca doszedł do wniosku, że jeden taki osobnik może sobie nie poradzić z rozbrykanymi zwierzakami, więc stworzył mu drugiego do pomocy. W ten sposób na świecie zjawili się kobieta i mężczyzna, mama i tata, pani i pan Lachman. Idźcie i zróbcie porządek z tym światem, powiedział stwórca do mamy i taty, zerkając w stronę kępy traw pod jabłonką, gdzie zamierzał oddać się rozmyślaniom. Jak to sobie pani wyobrażasz? Pani Lachman wzięła się pod boki. Uważasz, że może się nam udać coś, z czym nawet ty nie dałeś sobie rady? Wam na pewno się uda, ponieważ wy możecie narzucać innym swoją wolę. Ja nie chcę tego robić, powiedział stwórca. I tak uważam, że jest nas stanowczo za mało, ciągnęła kobieta. W porządku, dostaniecie sąsiadów. Zaraz będzie tu miasteczko pełne ludzi. To powiedziawszy, stwórca wyjął z kieszeni bączek i mocno nim zakręcił. A już po chwili słychać było wokół gwar rozmów, nawoływania przekupek, dyskusje rabina z grupą wiernych, głos nauczyciela, który wołał dzieciaki do klasy. Ale państwo Lachmanowie ciągle nie byli usatysfakcjonowani. Jak mamy porządkować świat, skoro stale jesteśmy głodni? Skarżył się pan Lachman. Co prawda stworzyłeś mnóstwo smakołyków, ale nie dałeś nam, pani, żadnego narzędzia, żebyśmy mogli czerpać z tej obfitości. Dam wam łyżkę, zdecydował stwórca. To powinno załatwić sprawę. Łyżka była ze srebra. Jej głowa wyglądała z boku jak księżyc w nowiu. Natomiast od przodu i od tyłu przypominała księżyc w pełni. Widać było, że jest to narzędzie w sam raz, by czerpać z obfitości tej
tego świata. Od momentu, gdy łyżka zamieszkała w domu Lachmanów, świat rzeczywiście zaczął się powoli zmieniać w przyjazne i poukładane miejsce. Podczas gdy pan Lachman zajmował się najpierw przeganianiem lwów na afrykańskie sawanny, potem zamykaniem krów w oborze i wreszcie łataniem butów sąsiadom z miasteczka, został bowiem szewcem. Pani Lachmanowa gotowała. A gotowała przepysznie. Cymes z marchewkami z dodatkiem miodu i cynamonu, pulchniutkie chałeczki, sosy z rodzynkami i migdałami, a w tych sosach kruchutkie ozorki, czulęt z ciecierzycą i kaszą. Wszystko wspaniale doprawione. Aż się chciało panu Lachmanowi wracać do domu, gdzie tyle dobroci. A wśród tego kto królował? Oczywiście srebrna łyżka. Mieszała, dawała do skosztowania, doprawiała, nakładała. Przyznacie sami, że trudno o przyjemniejszą robotę. Tylko czasem, gdy pani Lachmanowa przez parę dni z rzędu przygotowywała takie same placki ziemniaczane, łyżka się buntowała. Co ty sobie myślisz, kobieto, że znowu będę mieszać to ponure ziemniaczane ciasto? Nie zamierzam tego dłużej znosić. I hop! Uciekała pod piec, gdzie gospodyni nie mogła jej dosięgnąć. I musiała czekać na pana domu, który za pomocą pogrzebacza wyciągnął srebrnego buntownika. Innym razem łyżka doradzała. Daj więcej czosnku, ten czulant jakiś mdły ci wyszedł. Pewnego dnia, gdy pan Lachman wrócił do domu, łyżka wzięła się na bok i powiedziała. Coś się lenisz, mój drogi. Ja? Mężczyzna zakrztusił się jedzeniem. Że niby o mnie mówisz? Tak, tak, o tobie. Całkiem poważnie odparła łyżka. Siedzicie tu sobie z Lachmanową, u pana Boga za piecem. Ciepło wam, dobrze, wesoło. Czy nie czas najwyższy podzielić się tym dobrem? Powiększyć rodzinę? Dziecka wam potrzeba, które poniesie wasze szczęście dalej. Łyżka miała rację. Pan Lachman dobrze o tym wiedział. Więc jakiś czas po tej rozmowie w rodzinie Lachmanów pojawiło się dziecko. Mały chłopczyk. Dawid. O oczkach błyszczących jak wrześniowe śliwki. Pachnący jak chałka z cynamonem. Wesoły jak słoneczny promień, który rano łaskocze w nos. Mijały lata. Dawid stał się mężczyzną. Nosił teraz brodę i elegancki surdut. Pewnego dnia, spacerując wzdłuż rzeki, zobaczył dziewczynę, która przyszła posypać piasek do wody. Wydaje on wtedy bardzo ładny dźwięk i poczytać książkę. Nazywała się Hanna i była śliczna. Dawid zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Od tego zakochania stał się bardzo roztargniony. Mama postawiła przed nim rosół, a on od razu wylał go sobie na surdut. No proszę, łyżka łypnęła srebrnym okiem. Coś mi się widzi, że zanosi się na zmiany. Jakie znowu zmiany? Zdziwiła się pani Lachmanowa. Będziemy mieli ślub w rodzinie. Czas się szykować do składania wizyt, oświadczeń i bardzo dużych wydatków.
niczego nie dało się przed tą łyżką ukryć. Na ślubie Dawida i Hany nie mogło oczywiście zabraknąć łyżki. Stała pod chubą tuż za panem młodym. Gdyby ktoś zerknął na jego stopy, zobaczyłby, że wystaje mu z buta. A potem przyszły lata szczęścia. Świat młodych małżonków, karmiony miłością, rozwijał się jak piękny kwiat. Urodziła im się córeczka, którą nie mogło być inaczej. Hana karmiła srebrną łyżeczką, opowiadając jej bajki. Mówi się, że każde szczęście musi się kiedyś skończyć. Nie jestem pewna, czy naprawdę musi. Jednak pozostaje faktem, że zwykle się kończy. Czasem wygasa sobie spokojnie samo, a czasem coś niedobrego kładzie mu kres. Najczęściej jest to zły uczynek albo brak dobrego uczynku, co na jedno wychodzi. Tak właśnie gwałtownie skończyło się szczęście Dawida Lachmana, jego mamy i taty, jego żony Hany i ich małej córeczki Róży. Pewnego dnia musieli bowiem odejść ze swojego miasteczka. Czekała ich bardzo daleka i bardzo trudna podróż, w którą nie mogli zabrać łyżki. Jak ja sobie bez ciebie poradzę? Zapłakał Dawid Lachman, po raz ostatni dotykając srebrnego trzonka ze swoimi inicjałami. Ja też nie wiem, jak sobie poradzę bez ciebie, odparła łyżka. Gdybym była tobą, pewnie bym płakała, ale jestem tylko łyżką i nawet tego nie mogę. Tobie, łyżko, będzie łatwiej. Ukryj się gdzieś, poczekaj na swojego człowieka. On się w końcu zjawi. A jak się zjawi, opowiesz mu naszą wspólną historię.